Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie druga część filmiku o kamerze Manty kupionej na Allegro uszkodzonej. Motyw jest taki. Wszystko jest fajnie. Ja wam pokażę, o co chodzi. Kamerka po podłączeniu do ładowania, tu jest kabel od USB-ka do ładowarki 5 V. Jak połączymy ją kablem, bateria jest włożona. Co się dzieje? Czy zareaguje na włączenie? Reaguje na włączenie. Wszystko działa. I jest taki motyw. Nie będę owijał bawełny. Powiem wam, o co chodzi. Kupiona za 25 zł. Chciałem ją reanimować. Udało mi się, że włącza się na kablu. I teraz tak. O co chodzi? Na pewno nie działa mikrofon, są szumy. Mikrofon jest umiejscowiony dokładnie z tej strony tutaj. Nie działa mikrofon, nagrywanie, jest jeden wielki szum i nie działa na baterii. Jak odłączę teraz kabel USB, teoretycznie powinna działać na baterii. Co się dzieje? Wyłącza się. I teraz, jak wcisnę znowu power, przycisk, ona powinna się włączyć. Nie włącza się. I co zrobimy? Zrobimy mały motyw. Ona była po zalaniu, jak wiecie. Zrobimy sobie mostek z tej tutaj diody do tego tranzystora. I wtedy powinna się włączyć. Teraz, jak naciskam przycisk power, nie włącza się. Także ja robię pauzę, wyciągnę sobie lutownicę i trzeba będzie zrobić cieniutkim drucikiem mostek, który uruchomi nam tą kamerkę na zasilaniu bateryjnym. Także czekajcie chwilkę, sobie tutaj wyłożę sprzęcik i lecimy dalej. Dobra, lutownica już jest tutaj podłączona, grzeje się. Wytniemy sobie oczywiście najpierw ekran, żeby nam nie przeszkadzał. I powiem wam tak, topnik muszę sobie jeszcze wyciągnąć. Używam takiego naszego polskiego topnika. Drutu, jakiego użyję do zrobienia zworki, będzie drut od cewki gitarowej. Bardzo cieniutki, fajny drucik. On jest tak powlekany, że tutaj nie będzie przewodził prądu, dopiero będę musiał pobielić dwie końcówki. I zastanawiam się, jak to zrobić. Czy uciąć taki kawałek już na wymiar, czy najpierw lutować długi, potem krótki i go uciąć. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Przylutujemy sobie dłuższy. Jeszcze cyna muszę wziąć. Odkryłem bardzo fajny patent, gdzie ja tą cynę położyłem. Gdzie ja cynę położyłem? Widzicie, tak to jest właśnie. Jak się ma tyle rzeczy. O, jest, tutaj leży, dobra. Odkryłem bardzo fajny patent. Grot maczam sobie w tym topniku, czyszczę go w tym. I teraz jak chociaż już, oła, mam troszeczkę ten grot. Brudny, nie chce mi się cyna trzymać. No tak fajnie mi się cyna trzyma, no. Chyba, że mi się jeszcze grot tak porządnie nie rozgrzał. Spróbuję ustawić większą temperaturę.
No, nie chce mi się załapać. Dopiero jak w topniku fajnie zamoczę, to się wtedy trzyma. Ale muszę tutaj sobie. O, super, dobra, teraz już mi złapało. Teraz tak. Jedną końcówkę sobie pobielę. Albo wiecie, co ja zrobię? Mi się strasznie niewygodnie robi, po prostu nie mam odpowiedniego sprzętu. Ja sobie wezmę, włożę to pod mikroskop, który mam taki. Sobie tutaj będę robił, także ja zrobię pauzę, ja sobie to polutuję, pokażę wam, że te kabelki są polutowane i zobaczymy, czy odpali sprzęcik na samej baterii. Powiem wam tak, robota wykonana mega, mega perfekcyjnie. Staram się wam pokazać ten drucik. Widzicie, jak idzie? Idzie z tej diody do tego tranzystorka. I teraz zobaczmy, czy kamerka się włączy. Najpierw podłączę do niej. Wyświetlacz. Oczywiście ja wiem, że się ona włączy, bo wcześniej dużo bardzo szukałem przyczyny, dlaczego się nie włącza na samej baterii. I teraz tak. Wciskam przycisk. Włączyła się. Działa bateria. Na baterii. Czyli w zasadzie praktycznie w 99% ma zrobioną kamerkę. Nie działa jedna z ważniejszych funkcji, w cholera, ten mikrofon. I nie wiem, czy sam mikrofon nie padł mi od tego, że, bo też może być taka przyczyna, albo mógł paść od tego zalania, które było, albo mi padło od tego, że czyściłem płytę izopropanolem i go zalałem tym izopropanolem, bo pamiętacie, że jak czyścicie jakieś urządzenia, które mają mikrofon, one są bardzo wrażliwe właśnie na ciecz. No szkoda, że nie działa ten mikrofon, ale no praktycznie już kamerka działa. Także teraz następne części będą o tym, jak ją podłączę pod HDMI-ka. Zobaczycie w... O, wyłączyła się. A to ciekawe. Czy ma jakąś bezczynność ustawioną w menu? Chyba, aha, dobra, wiem, o co chodzi. Na 1 minutę jest wyłączone oszczędzanie chyba, albo wyłączanie tej kamerki w opcjach tam. No, na 1 minutę tam jest opcja taka, że się ona wyłączy, jak nie będziemy nic używać jej, żeby oszczędzać baterię. I powiem wam tak. Wrzucę jeszcze filmiki nagrane bezpośrednio na kartę z tej kamerki. Wrzucę filmik, jak jest całe menu po podłączeniu pod HDMI Grabera. I wrzucę filmik, jak ona nagrywa jako kamerka internetowa, bo też może służyć jako kamerka internetowa, jak się podłączy ją kablem USB do laptopa, to wybór zmieniamy sobie tutaj klawiszem OK. Może jako tryb pamięci masowej lub jako kamerka PC. Także ja na tym zakończę. Tą część widzieliście naprawę, żeby działała na samej baterii. Jeszcze raz pokażę z worka, z diody do tranzystora i kamera działa. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was.